Wracając jednak do tematu. Najlepiej trening personalny przeprowadzić w już istniejącym klubie fitness. Jest dużo miejsca, nie musimy w nic inwestować, a urządzeń jest tyle, że możemy zawsze dobrać takie, które nam potrzebne jest do danego rodzaju treningu. Mamy też dostęp do klientów, do nowych klientów, jakimi są potencjalni klubowicze. Każdy klubowicz, który nowy przychodzi do klubu, jest naszym potencjalnym klientem. To od nas zależy, czy przekonamy go do tego, żeby akurat rozpoczął z nami indywidualne ćwiczenia, czy indywidualny trening personalny. Jednak inwestycja w kompletny fitness klub o powierzchni co najmniej 1000 m² to na pewno 2 miliony złotych. Studio treningu personalnego będzie zdecydowanie tańsze. Na co więc powinniśmy zwrócić uwagę, otwierając takie studio i ile to kosztuje? Koszt zakupu sprzętu do studia, w którym może ćwiczyć na raz 6 do 10 osób i powierzchnia tego studia nie przekracza 60-70 m², na pewno nie przekroczy 100 tysięcy złotych. Ale przed rozpoczęciem inwestycji przede wszystkim powinniście zastanowić się nad tym, ile osób na raz chcecie trenować. Wiadomo jest, że zajęcie się jedną osobą na pewno pozwoli szybciej dojść do oczekiwanych rezultatów, a Wam lepiej skupić się na postępach, które dana osoba robi i ewentualnym korygowaniu jej treningu. Jednak trening z grupą 6 do maksymalnie 10 osób powinien być wystarczająco uważny czy też dokładny dla tych osób, a jednocześnie Wam pozwoli zmniejszyć własne stawki za trening personalny, a z drugiej strony zapewnić Wam większą liczbę klientów i tym samym lepsze wyniki finansowe na koniec miesiąca. Posłużę się tutaj przykładem z innego podwórka. Do niedawna rehabilitacja w Polsce kojarzyła się z ćwiczeniem 1:1, czyli jedna osoba rehabilitowana i to wszystko odbywało się w jednym czasie. Jednak już kilka lat temu w Polsce rehabilitanci zdali sobie sprawę z tego, że swój czynny czas mogą wykorzystać inaczej i mogą naraz rehabilitować kilka osób, jednocześnie zmniejszając kolejki tych oczekujących na rehabilitację. W tym momencie udało się to zrobić, dlatego że pojawiły się pierwsze urządzenia rehabilitacyjne na rynku, które po wstępnym ustawieniu czy też przystosowaniu do każdego z osób rehabilitowanych mogły spełniać swoje zadanie na zasadzie powtarzalności, czyli programowaliśmy jako rehabilitanci takie urządzenie, czy to była bieżnia, specjalna bieżnia medyczna, czy to było urządzenie typu iCare, czy to była eliptyka, czy rower, który sam napędzał jak gdyby pedały. Mogliśmy je zaprogramować w ten sposób, że dana osoba, która się rehabilitowała, czy nam rehabilitowała konkretną kończynę, czy też ogólny stan fizyczny, mogła ćwiczyć przez określony czas, na przykład pół godziny, 45 minut, a my mogliśmy ją tylko dozorować, jednocześnie zajmując się innymi osobami, które na podobnych urządzeniach też wykonywały swoje ćwiczenia. W związku z tym usługa, bardzo droga usługa, jaką jest rehabilitacja, mogła dzięki temu trochę spaść na cenie, a jednocześnie w tym samym czasie taki rehabilitant dostawał dużo więcej pieniędzy, jednocześnie o wiele mniej się męcząc, niż poświęcając swój całkowity czas tylko jednej osobie. To samo może stać się z treningami personalnymi. Zamiast poświęcać swój czas tylko jednej osobie, możemy poświęcić swój czas kilku osobom, oczywiście odpowiednio prowadząc trening na przykład na zasadzie treningu stacyjnego, wykorzystując urządzenia, które umożliwią nam taki trening stacyjny. Jeśli chcecie mieć więc kompletne studio treningu personalnego, to przyda Wam się także urządzenie cardio, czy to będzie jedna bieżnia, czy będzie może bieżnia eliptyka, a może też rower. Trening cardio zawsze będzie potrzebny w takim studio, choćby nawet ze względu na to, żeby dokonać jakiejś rozgrzewki. Zazwyczaj te studia treningu personalnego są bardzo małe gabarytowo, czy tam powierzchniowo i nie ma nawet gdzie tych osób, nie wiem, nawet gdybyśmy chcieli, żeby one biegały w kółko, nie ma tam za bardzo miejsca na to, żeby one się odpowiednio rozgrzały. Dlatego takie urządzenia cardio praktycznie w takim studiu są nieodzowne. Oprócz tego w takim studiu na pewno przyda się urządzenie, które umożliwi, tak jak wcześniej powiedziałem, trening stacyjny. Zazwyczaj jest to jedna brama, na której możemy wykonywać wiele różnych ćwiczeń, plus akcesoria, które są gdyby do tej bramy, albo też osobno. Jeżeli mam miejsce na taką bramę, która zazwyczaj zajmuje około 10-12 m², to możemy też kupić same akcesoria, które na pewno, jeżeli chodzi o sam trening funkcjonalny, zapewnią całkowicie i kompletny trening. Natomiast warto przy tym też zwrócić uwagę na to, żeby te akcesoria nie walały się po całym studiu, żeby był do nich dedykowany system składowania, żeby można było je spokojnie odłożyć na miejsce, żeby to odkładanie na miejsce nie było kłopotliwe dla kogoś, kto ma to zrobić, jednocześnie też, żeby nie było kłopotliwe i nie tworzyło jakiegoś niepotrzebnego zamieszania wyjmowanie tych akcesoriów z danego systemu składowania, więc to na pewno też będzie bardzo ważne przy wyborze, szczególnie dlatego, że ta powierzchnia jest bardzo mała i w związku z tym i ten system składowania i same akcesoria nie mogą być za bardzo duże gabarytowo. Trzeba sobie także zdać sprawę z tego, że klient studia, personalnego studia treningu jest na pewno klientem zamożniejszym z racji tego, że taki karnet w takim studiu kosztuje o wiele więcej, czy czasami wielokrotność tego, co mógłby zapłacić w samym fitness klubie, no ale z racji tego, że jest bogatszy, czasami potrafi być też bardziej kapryśnie.
Dobierzcie zatem powierzchnię tak, aby zapewnić wystarczająco dużo miejsca na sam trening. Zadbajcie przy tym o bezpieczeństwo samego treningu i zadbajcie o to, aby urządzenia, które dobierzecie do siebie, czy też akcesoria, maksymalnie go urozmaiciły. Nuda to jest największe zagrożenie. Nuda i powtarzalność ćwiczenia to są największe zagrożenia do tego, że klient w pewnym momencie powie, że ma dość i pójdzie sobie gdzie indziej. Klient musi zawsze czuć się, że w każdym dniu treningu może spotkać go coś nowego, może zacząć ćwiczyć zupełnie inaczej, a może coś, co do tej pory mu się nie podobało, zacznie mu się w końcu podobać. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórym z Was pomogłem. Bądźcie zawsze w formie i do miłego.